Dobrze, a więc dzisiejszy odcinek zaczynamy od paczki 5x8, 5+, ale trafiamy tylko złotą kartę. I jeszcze jakąś, no to jest reward, ale kto będzie drugi, zobaczmy. Ozyman, no, średnia paka. Dobra, a my jeszcze otwórzmy, wiecie co, ja potrzebuję trochę fodderu, dwie takie paczki, liczę na walkouty, tylko na walkouty liczę i oby były, Szkocja. LO, dobra, Robertson, może będzie nawet podwójny, kto wie, no nie tym razem, ale takie 8-3, 8-4 się przydadzą. I Fede Valverde na wypożyczenie, ej, to nim sobie zagramy dzisiaj, dobra. No to jeszcze jedną paczkę taką otwórzmy, bo potrzebuję walkoutu, tak jak mówiłem, i mamy Koulibaly'ego, także to nie jest walkout, szkoda. Bo ja mam właśnie, bo mamy, uwaga, uwaga, Enzo 99 overalla, także trzeba go sprawdzić i spróbujemy go sobie za crossa tym razem. Trzeba rotować tymi piłkarzami i właśnie, i mamy też Olmo 98 overalla, także kolejna karta, co wygląda turbo dobrze, dlatego przetestujmy sobie, zagrajmy. No i rywal... No niezły, o kurna, ten Dawid ma taką kartę porumbaną, ty, ja ją jakoś pominąłem. Co jest? Oj. Ja pierdzielę, piękny gol Enzo, karta 99 overalla, jest tak dobra, że nawet strzela do własnej bramki. Ja pierdzielę, chłopie. I Olmo, super piłka na Kaja Havertza, Jamal, nie ma. Moim zdaniem, jakby Vini doszedł do finału Copa America, to bez dwóch zdań. Ale tak spierdzielił ten turniej, gościu, nie? I Borcha. I dobrze, taki gol za gol. Słaby gol za słabego gola, pięknie. Na prowadzenie, ale tylko przez osiągnięcia, bo jednak finał Euro to... Wiem, że drabinka nie była jakaś super, ale kto to będzie pamiętał za kilka lat? Kurde, Borcha. Nie wiem, ciężki temat tą złotą piłką jest moim zdaniem, nie? Dobra, Enzo, zrehabilituj się. Super rehabilitacja. Ale czuję drewno w ręce, nie? Straszne. No co to są za gole? No żeś mi kurde zaraz coś strzeli, no! Ja wiem, że nie gram jakoś wybitnie w tym meczu, ale te dwa gole to są jakieś... To są jakieś padaka! No tak, teraz... No żeś... Co ja gram jakimś pecetowcem? O co tu chodzi? Czemu każdy strzał to jest gol? Przecież gościu ma trzy strzały i gra jak gówno. Jeszcze gorzej niż ja gram. Jeszcze będzie grał na czas. Boże, no weź gościu się schowaj pod kurna, nie wiem, ziemią. I Nunes, dobrze. Kai Havertz, super piła. Olmo. Dobra, 3-3. Olmo. Kur. I nie mam zamiaru tego zmieniać. Nie no, czwarty strzał, czwarty gol. No. Boże święty, gram z łomem, no! FC ja pitole, gościu, czwarty strzał na bramkę i jeszcze... Nie no, ja mam ochotę wyjść przy remisie, nie? Kyle Walker, podjeżdża! I łapie to... No dla mnie chyba. Dobrze, ej, strzał na bramkę, znaczy strzał miał i nie strzelił. Kurde. Pomysł był dobry, wykonanie trochę gorsze. O, ja pierdzielę, kto to jest? James. Nie ma! Ty jesteś kur... No nie jest tym gościem, no nie, kto to w ogóle jest Karol Alcatraz, no? On ma haczyk i tak zgubił krycie, nie? No ja pierdęzo, weź ty się kur... Nie! Nie chcę mi się, co... 99... szczerze, Enzo mi zjebał mecz. Nie wiem, czy tylko dla mnie, ale to był chyba mecz, który musiałem przegrać. Pierwszy gol rywala, patrzcie na to. Wow! Uwaga, patrzcie, nie? No i już nic nie będę mówił o tym nawet. Co tu się stało? No jeszcze raz, bo ja szczerze, ja w to nie wierzę po prostu. Nie no, przecież to jest jakiś kosmos. Mamy godzinę 19. Piki 8-6+. Czy coś wyszło w ogóle, czy dzisiaj dead contentik, standardzik? Martinez, nie lubię go. Dobra, zobaczmy. 5x8, 5+, które zrobiłem przed 19, standardowo, nic. Dobra, zobaczmy jeszcze jedno. No, wiadomo, też nic. Dobra, ale mamy ewolucję footies, zobaczmy. O, Ginole można dać. Wow, będzie miał dwa playstyle. On będzie miał trzy. Tylko dalej mało play... Kurde, no te dwa playstyle, przecież ludzie będą mi wytykać palcami, jak ja będę grał dwoma playstylami teraz. Dobra, powrót Pawła Dybali, robimy.
Robimy. Powrót Pawła Dybali. Dobra, i 5 razy 8, 5+. Ajajajajaj, Lipton. Ale dobra, nie, w sumie dobra paczka. Jak na to, że nie było karty specjalnej i same złote, to i tak było git. Dobra, wiecie co, jednak zrobimy tego Martineza, mimo że go nie lubię. Tak jednak Schmeichel, tym, że miał 4 strzały na bramkę, 4 puścił, no, trafił na moją czarną listę. Martinez kosztuje jeden skład. No żeż kurde, no po co ten Team of the Week obsrane, no. Dobra, i mamy Martineza, zobaczymy jak będzie bronił. Szczerze, no ja nie jestem fanem tego gościa. Jakoś mnie strasznie irytuje, ale może będzie dobry i jakoś zyska troszeczkę moją sympatię. A i dajmy też Gomez zamiast tego Lucumiego. Jak robić zmiany, to po całości. Martinez, Van Dijk 99, Ken Dalglish. No nieźle. Zrobiłem sobie chwilę przerwy i ludziom odwaliło w tym Ultimate Team. Ja nie wiem co, ludzie zaczęli tak dziwnie grać w tą grę. Przerzut, i jeszcze raz przerzut, i jeszcze raz przerzut. I tylko przerzut, i jeszcze raz przerzut, potem jeszcze jakiś przerzut zgliczowany. I nagle mojej obrony nie ma w ogóle na boisku i zobaczmy, Jamal nie ma. Olmo, Mario Gomez! Szybciej! Proszę o szybsze gwizdanie, panie sędzio. I Olmo! Dobrze, Enzo. Enzo się chce zrehabilitować po tym poprzednim strasznym, okropnym, chyba jednym z najgorszych występów w Ultimate Team, jaki widziałem przez jakiegokolwiek zawodnika. Podejrzewam, że Campos na SO miałby lepszy występ niż Enzo Fernandez w poprzednim meczu. Dobrze, Martinez, pięknie! Ej, pierwsza interwencja już lepsza niż wszystkie Schmeichela w poprzednim meczu. No i niestety, ojajaj, lipa. Kurde, on już wychodził. I Darwin, ajajaj. Aj, gościu, ten, kurde, tego Van Dijka mieć 99, to taki sztos. Nie, dzisiaj gram jak gówno i tyle. Może za bardzo kombinuję ze składem, jest szansa. 0,15 szansy na gola, dasz radę. Kurde, Dudek. Oj, ładnie, i Stevie G. Dobrze, Rudiger. Tylko, że problem jest taki, że ja cisnę w tym meczu i jestem stroną dominującą, tylko teraz już źle odebrałem. Dobrze, o dobra, pięknie Enzo. Dobra, spokojnie, jest 1-1, gościu miał, nie wiem, z 2 strzały na bramkę, może w porywach do 3. Martinez broni nieźle, także są pozytywy tego meczu. Szkoda tylko, że gościu strzelił gola w momencie, jak chciał wychodzić, nie? To był ten minus jeden. I Olmo! Kurde. Ej, Olmo jest prawo czy lewo nożny? 5 na 5 ma, no ale nie ma czegoś tak jak 5 na 5. Ja, dla mnie nawet jak gościu ma 5 razy słabszej nogi, to i tak powiem ci po strzale, która noga jest słabszą. Zawsze będzie ta strona, ta noga dominująca. Przynajmniej ja to odczuwam bardzo. Czy piłkarze się, nie wiem. Ja mam wrażenie, że piłkarze prawonożni, tak mają 5 na 5, to po prostu do strzału lewą nogą nie umieją się składać, na przykład z dystansu. I Nunes! 2-1. A widzicie, mogliśmy mieć dużo krótszy meczyk. No dobra, trzeba tego Rodriego zrobić. Tylko kurna ta kolejność, jak... Dobra, ile on ma toców? 3 tocy! 4 tocy! Co jest? Komuś się sufit na łeb sunął chyba. Czemu on ma 3 tocy? No ja... No to ja nie ma szans. Ja nie mam tyle kart jednak. Dobra, no zróbmy w takim razie pika z ikoną. To są moje karty, jak dałem od... Nie no... Dobra, trudno, to na odcinku będzie po prostu test Martineza. Jamal Musiala się nie sprawdził, Arda Güler wbija z powrotem. Dobra, zobaczmy, składzik rywala... Też bardzo solidny składzik. Walker wygrywa główkę, nice. Oj, tutaj szybko mnie podleciał do mnie. Aha, czyli to jest taka taktyka, zgrywać na Weghorsta piłki? To ja mam też taktykę. Laga na Gomeza i Gomez, on ma sprinta. Ty, ale mój Rudiger nie jest taki szybki, tak szczerze. I teraz, Gomez, super przedłużenie piłki do Daniego Olmo. Dani Olmo, nie ma. Dobra, ale fajny meczek chyba. Wydaje mi się, że gościu gra nieźle. Ja na razie w tym meczu też prezentuję całkiem spoko poziom. I Güler, dobra piłka. Aj, chciałem zgrać. Nie, dziwny, znaczy dziwny meczek taki pod względem, że... Ani... Nie, gościu chyba nie miał żadnego strzału na bramkę. On coś próbuje tymi przyrzutami coś wykminić, ale to jest taka... Takie wiecie, nie wiem, nie pod... aż tak, taka gra mi się nie podoba w ogóle. Dobrze. Nie no, Enzo oprócz tego pierwszego meczu to naprawdę gra nieźle. Super piła, do Gomeza. No i znowu Van Dijk, nie? I teraz Güler, piękne podanie do Walkera.
Ciężki mecz pod względem takim, że nie wiem, gościu bardzo dobrze gra środkowymi obrońcami, nie? No i widać to też po statystykach, że tak nie możemy ani ja, ani on się dotrzeć. Dobra, musi wejść na boisko Carlos Tevez, bo ten Gomez coś tako w tym meczu. I Darwin, i nie mogę się przebić. Boże, jaki ten gościu jest męczący, w sensie taki jednolinijny, no nic nie robi więcej poza tym przerzutem. Nudny meczek, bo w sumie, wiecie, niby człowiek wie, co gościu zrobi, ale prawda jest taka, że pewnie prędzej czy później mu to wyjdzie po prostu i strzeli, co najgorsze. Kurde, no nie, no proszę, strzelmy to, Enzo, musisz, Enzo, jest, odkupił winy. Weź to, dobrze, Martinez. Super piłka do Carlosa Teveza. Carlos Tevez. Ajajaj, dobra. Gerd, ale ej, powiem wam, że bardzo dobry meczek Joe Gomeza. To jest, naprawdę jest to świetny meczek Joe Gomeza. I powiem wam też jeszcze jedną ciekawostkę. Już kilka razy grałem na Ferenca Puskasa i jeszcze nigdy ten gościu mi nie zrobił krzywdy, nie? No, ale rywalowi zrobił i o to chodzi. No i co to są za glicze obsrane? Ja takich... Bardzo dobrze to ci nie wychodzi. Jak się takie coś robi? Znaczy w sumie, no nawet nie, w sumie nie, ja nie chcę wiedzieć takich rzeczy. Albo nie, może chcę, właśnie na takich ludzi. Ja nigdy pierwszych glicza nie zrobię. Jeszcze jak takie wiecie, może jakiś schemat, ale taki wiecie, w miarę naturalny ja zrobię. Na przykład rożny na krótko i wrzuta gościem, co ma PlayStation z plusem na wrzutki. Dla mnie nie jest to jakieś mega szczurowate. Trochę może bardzo delikatnie jest, ale jeszcze tak w granicach normy. Ale taki kick-off, przecież to jest dla mnie to jest poniżej pasa cios, nie? Nie wiem. Oj, ty, to Polak jest, sorry. Nie da się 98... Sorry, ej, przepraszam. Ale to za tego glitcha w sumie, wiesz? W sumie tak. Bo ja mam takie mieszane uczucia, tak szczerze. A jak na przykład gościu ciągle robi ten sam jeden schemat na kick-offa, Gridie, to już takie jest chyba z płaczem w oczach. Udało mi się za jakiś tam PlayStation Star wymienić trochę tych właśnie gwiazdek na doładowanie na PlayStation, także prawie ta paczka wychodzi za darmo. Dobra, lecimy. 100 razy 8.1 plus, mam braki w klubie, także się ta paczka naprawdę, naprawdę przyda, a może jeszcze coś fajnego trafimy? Nie, dobra, także skip. Ale tak jak mówię, no patrzcie, no 100 kart, 8.1 plus i nie mam ani jednego duplikatu, czajcie. To widać, w jakim stanie jest mój klub. Robimy tak, jeżeli z tych dwóch paczek trafi jakąś fajną kartę do pierwszego składu, to gramy jeszcze jeden meczyk. Uwaga, pierwsza paka. O, dobra, jest szansa. Ale Ekwador, SPD, chyba... Ej, to, ale to musi być... A, czekajcie, co to jest? Filadelfia? Czemu to jest pojedynczy? Taka tragedia, myślałem, że to będzie podwójny. Dobra, ale no to nie jest, no nie oszukujmy się, to nie jest karta do pierwszego składu. Zobaczmy, może w drugiej, no w drugiej też na nie będzie.